kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 6. Mój anioł stróż. Drogie dzieci, czy wiecie, że Pan Bóg kocha was tak bardzo, że wybrał jednego spośród dobrych aniołów, aby był waszym szczególnym aniołem? Tego anioła nazywamy aniołem stróżem. Tak, za każdym razem, kiedy na świat przychodzi nowe dziecko, Pan Bóg wysyła swojego anioła, aby się nim opiekował podczas całego życia tego dziecka. Każdy człowiek ma swojego anioła stróża. Nie możecie zobaczyć waszego anioła stróża, ponieważ jest on duchem. A jak przypominacie sobie, duch nie ma ciała, jak wy. Trzeba cały czas zdawać sobie sprawę z tego, że wasz anioł stróż jest blisko was. Że on czuwa nad wami dzień i noc. Że nigdy was nie opuszcza i towarzyszy wam wszędzie, gdzie jesteście. Twój anioł stróż kocha cię, modli się za ciebie i chce, abyś był prawdziwym dzieckiem Boga, naszego niebieskiego Ojca. Jest bardzo blisko ciebie, kiedy się bawisz, kiedy się modlisz, kiedy śpisz. On widzi ciebie cały czas. Przypomina ci, że trzeba być dobrym i stara się ustrzec cię od wszelkich niebezpieczeństw. Twój anioł stróż jest tu zawsze, aby ci pomóc kochać i być posłusznym Panu Bogu. Abyś pewnego dnia poszedł do nieba. A w niebie będziesz już mógł zobaczyć twojego anioła stróża. Twój anioł stróż czuwa nad tobą i chroni cię przed diabłem, który nie chce twojego dobra, ale chce, abyś był nieposłuszny Panu Bogu. Kiedy masz ochotę być niegrzecznym, proś twojego anioła stróża, a on pomoże ci dobrze się zachowywać. Za każdym razem, kiedy się boisz, możesz również prosić twojego anioła stróża, aby cię chronił. Twój anioł stróż jest bardzo mocny i silny. Odmawiaj zatem do niego codziennie tę modlitwę. Modlitwa do mojego anioła stróża. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Święty Izydor. Czy znasz już historię o świętym Izydorze? Święty Izydor bardzo kochał Pana Boga i dlatego chciał być na mszy świętej każdego dnia. Kiedy idziemy na mszę świętą, modlić się do Pana Boga, sprawia mu to wielką przyjemność. Dla świętego Izydora nie zawsze było to takie łatwe, ponieważ musiał wstawać wcześnie rano i iść pieszo do kościoła. Nawet kiedy było bardzo zimno, on szedł mimo wszystko. Święty Izydor był biedny, ale nigdy się nie skarżył, ponieważ Pan Bóg zawsze troszczył się o niego i dawał mu to, czego potrzebował. Święty Izydor pracował bardzo ciężko dla jego bogatych gospodarzy i zawsze bardzo dobrze wykonywał swoją codzienną pracę. Ale pewnego dnia kilka niegrzecznych osób powiedziało gospodarzowi, że święty Izydor jest niedobrym sługą, ponieważ modli się i chodzi na mszę świętą każdego dnia, zamiast wykonywać swoją pracę. To nie była prawda, ponieważ święty Izydor każdego dnia dobrze wykonywał zleconą mu pracę.
Gospodarz postanowił osobiście to sprawdzić. Poszedł więc zobaczyć, co robi święty Izydor. Kiedy gospodarz zbliżył się do pola, na którym powinien pracować święty Izydor, sądził, że widzi człowieka, który orze w polu. Jednak kiedy podszedł bliżej, był bardzo zaskoczony. To był anioł stróż świętego Izydora, który pracował na jego miejscu, aby on mógł pójść na mszę świętą. Nasz anioł stróż jest naszym najlepszym przyjacielem. Dziękuję Ci, Panie Boże, za mojego anioła stróża. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę go mieć zawsze tak blisko siebie. Pytania do katechezy szóstej. Dlaczego Pan Bóg dał Ci anioła stróża? Dlaczego nie możesz zobaczyć Twojego anioła stróża? Czy anioł stróż czasem Cię opuszcza? Nawet jeśli śpisz? Co robi dla Ciebie Twój anioł stróż? Czy jest on zadowolony, kiedy jesteś niegrzeczny? Co robi Twój anioł stróż, kiedy diabeł zbliża się do Ciebie? Co powinieneś mówić do Twojego anioła stróża, aby pomógł Ci być grzecznym? Czy pamiętasz, aby modlić się do swojego anioła stróża rano, kiedy wstajesz, i wieczorem, przed pójściem spać? Czy prosisz swojego anioła stróża, aby Ci pomagał kochać Pana Boga z całego serca i zawsze robić to, czego On chce? Czy prosisz swojego anioła stróża, aby Cię chronił przed diabłem? Doskonale. Zadanie. Spróbuj namalować dzisiaj Twojego anioła stróża.